Augustik jest? Gdzie jest Augustik? Co ty tu sam jesteś, gadułko? Gdzie Augustik? Co ty, gadułko? Tygrys. No i cała trójka odważnych od razu już tutaj jest. Tak? A kiedy strachliwi przyjdą? Zobacz Augusticzku. Zobacz, masz domek. Jaką masz nogę po szynce. Wow. Nie wiesz, jak się zabrać za to, kotku. Księżyc dzisiaj jest piękny. Ten aparat nie jest najlepszy do tego. Chodź, Stefciu. Tam już widzę, że fajerwerki mają gdzieś na Victoria Day. A my o tym nie wiedzieliśmy. Życie jak dają? Stefciu, chodź. Stefciu tam chodzi. Ale piękny. Ja się takimi głupotami zachwycam, ale no zobaczcie, czy to jest piękne. Tak w środku lasu i tak piękny taki. Takie coś pięknego zobaczyć. Czemu podjadasz, gadułko? Czemu ty podjadasz Rakuńczykowi? Przecież kiełbaskę możesz sobie tu jeść, gdzie indziej. Ty już się tutaj zadomowiłeś. Chodź, nie bój się, chodź tutaj do mnie. No chodź, przecież mnie znasz. Przecież mnie znasz. Zobacz orzeszka. No zobacz, no chodź. No nie bój się. No masz, no zobacz. No masz orzeszka tu. Nie? Chodź. Ktoś tam na balkon zagląda. Kto na balkonie jest? Stefciu. Ładnie. Idź tam, Stefciu, idź. Gadułka zadomowiony, tak? I piękny letni deszcz. Kociarstwa gdzieś poszły wszystkie. A proszę, tutaj jest domek nowy Augusta. Ale fajny taki deszcz. Gadułka, jaki jest ładny kotek. Tam ostatnio Stefan też siedział. Taki nice display dla nich. O.
Pięknie idzie do domku zobaczyć. Augusik. Zobacz swój nowy domek. Jaka matowa woda. Jakie błoto. I już słoneczko. No dobrze. Także paruje strasznie z dachu teraz. I następna burza. Burza za burzą dzisiaj. Azji pobiegł szybko do samochodu, bo zapomniał narzędzia schować. Tam biegnie. Co chwilę jest jakaś burza i to już jest następna. Ale niedziela. Nic, trzeba pić. I następna wichura tutaj. Wow. Jak się drzewa. Dobrze, te drzewa są elastyczne. A tutaj jest jaduła. I know, crazy. Ale leje znowu. Już czwarty raz dzisiaj. Ja już pamiętam takie burze, ale nie pamiętam, gdzie było. Ja pamiętam raz, jak tak przeleciało, co mam to na filmie, chyba w tamtym roku. Więcej burz, ale nie pamiętam tego. Ja ten huk jest straszny. Ale w tamtym roku miałam jeden taki, pamiętam, mieliśmy, że było tak strasznie. Kotuszek sobie podjadł. Kurczaczka. I się teraz myje. A ja już kończę czytać książkę. Bardzo fajna, taka z początku XX wieku. Także ten okres bardzo lubię. A Kićku tutaj się myje. A Zi poszedł sobie na poobiednią drzemkę. Co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Augustik pilnuje jedzenia. Tutaj jeden kotek, tu drugi kotek, tak? Jesteś drugi kotek? Chodź. No masz, masz. No weź sobie. Weź sobie winogronka, weź. Musisz wąchać najpierw mnie. No weź. Nie bój się. No masz. No weź. Nie wstydź się. Nie chcesz winogronek? Okej. Okay. That's fine. Zobacz, masz. No masz, masz. Peanuts masz. Ej, nie idź tu do niego. Kotku, nie strasz rakuńczyka. No co dokładnie tu je? Nie strasz go. No zobacz, on się ciebie boi. A tu siedzi główny gospodarz. Je, dojada, żeby mu nie zjedli. Chodź, dzióbeczku, chodź. Nie bój się. Nie bój się. Mówisz, nie dasz kociego jedzenia, tak? Sam dojesz? Augustik. Chodź tu, kotku. Chodź, gadułko.
Chyba tam August jest. Co, czarna mama? Cała trójka. Augustik w wódce, a na górze gaduła i Stefan. I wszyscy sobie tutaj siedzą. A naokoło szopy. Kiedy jesteś coś. Okej, czarna mama. Dobranoc, czarna mama. Dobranoc, kotki. Już zobacz. Paciatek już coraz mniej się boi. Wiesz? Stefciu, co ty tam masz na brzuchu? Jakieś kołtuny. Moje pieniądze z działalności na YouTubie nie są wielkie, są bardzo małe, ale wystarczają na tego typu inwestycje. Proszę, domek. Nie wiem, kto jeszcze tu zamieszka. Niby miał być dla Augustika, ale na razie jeszcze nikt tutaj nie zgłosił się. Może gaduła zamieszka? Gaduła, ale tymi pazurami ty zrobiłeś mnie za nogę. Gaduła, widać, że tu już zamieszkał na stałe. Może ty zamieszkasz, tu masz, idź. Idź tu, gadułko. Tu masz, zobacz, patrz. Patrz, co masz tu? Trytki, idź sobie tam do środka. Tak, idź, gadułko. Tam jest bardzo ładnie. No, możesz sobie tam siedzieć, zobacz. Patrz, trytków tam jest więcej. Widzisz, w środku. Proszę. Ładny domeczek. Tylko musieliśmy go troszeczkę tutaj udoskonalić, dlatego że tutaj jak deszcz zacinał, to pomiędzy deskami kapała woda, więc daliśmy tutaj taki plastik i uszczelniliśmy styropianem też od podłogi, także jest cieplutko. No może gadułka zamieszka, bo Augustik dalej tutaj mieszka, szkoda mi tego zabierać mu, fajnie sobie siedzi. Poduszkę, tak? Z działki.